dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście Polska Niezależna, propatriotyczna telewizja w Realu 24. Kłaniam się jak zwykle Marcin Rola. Serdecznie Was zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania. Oczywiście przebijamy się przez ten lewicowy bełkot w sieci. Znajdujemy się na naszej platformie w realu24.tv i już serdecznie Was zapraszam, żebyście subskrybowali tą platformę, ponieważ no, jak widać, będziemy się powoli przenosili właśnie na naszą własną platformę. Moim gościem Krzysztof Karoń. Witam serdecznie Pana Krzysztofa. Przeniesiony program ze wczoraj, no bo wiadomo, wczoraj Marsz Powstania Warszawskiego, cały dzień byliśmy na ulicach Warszawy, transmitowaliśmy to dla Was, no i właśnie za ten materiał dostaliśmy ostrzeżenie, no i mamy zablokowany znowu po raz trzeci bodajże, pierwsze ostrzeżenie, bo tak to, kochani, wygląda, że najpierw jest upomnienie, potem ostrzeżenie. To ostatnie nasze ostrzeżenie, szanowni Państwo, po prostu jakoś tak, nie wiem, w magiczny sposób po prostu zostało odsunięte, więc wczoraj byliśmy jakieś 14, może 15 godzin na YouTubie, nagraliśmy dwa materiały, przepraszam, trzy, jak doskonale widzieliście, i znowu dzisiaj rano transmisja, prawie 4 godziny bite z Marszu Niepodległości, godziny W, 1 sierpnia, oczywiście upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego i tych wszystkich naszych bohaterów narodowych, którzy stanęli przeciwko niemieckiemu okupantowi. Blisko 30 tysięcy osób na samym marszu, blisko 10 tysięcy osób u nas w dobrym, najlepszym momencie na żywo, 65 tysięcy osób obejrzało ten materiał, tak więc wyniki bardzo, bardzo dobre. No i komuś to się, kochani, nie podobało, czyli po prostu no, nie można na YouTubie czcić bohaterów narodowych 44 roku, jest to bardzo przykre. No ale cóż, no właśnie, mamy taką cenzurę, to taki pierwszy na szybko temat, panie Krzysztofie. Jak pan to skomentuje, co się generalnie teraz dzieje? Orka totalna. No, jak zwykle nie ma co komentować. A czego się pan spodziewał? Proszę pana, ja niestety z powodów technicznych nie mogłem brać w tym udziału, ale potem oglądałem w relacje. To o ile się nie mylę, to miało... Nie umiem powiedzieć, czy ilościowo, czy liczebnie, ale miało to większy wymiar niż w zeszłym roku. Dużo większy, tak. Ja w zeszłym roku chyba byłem, żeby zobaczyć te śpiewanki. I wczoraj zrozumiałem, zobaczyłem, że plac był pełny. Tak. To znaczy, że rośnie. No, najwidoczniej, komuś to się nie podoba. To jak druga strona ma na to patrzeć ze spokojem? Czyli cenzura prewencyjna w taki, a nie inny sposób. Można to nazwać cenzurą prewencyjną, to ładnie brzmi. Nie, no to jest terror, to jest pałkarstwo, to jest brutalny terror. Na dodatek, ja już pomijam tutaj kwestie prawne, że uprawiany przez ja wiem, że to śmiesznie tak brzmi, no, przez prywatną firmę. Tak. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, jaka to prywatna firma? No to jest gigant, który reprezentuje nie żadnego tam, ci wszyscy Zuckerbergowie, Jobsy i tak dalej, no to powiedzmy sobie szczerze, no, co oni mogą. No, są, no, jedzą te swoje kotlety. Natomiast to jest nieprawdopodobna maszyna propagandowa, która ma to wszystko rozwalcować. I proszę pana, ona to musi rozwalcować, jeśli ci ludzie mają zachować środki do życia. No, proszę pana, to tu nie ma miejsca na zabawę. Żartować to sobie można w telewizji, ale nie. Także tutaj żadnych, absolutnie żadnych złudzeń i żadnego zaskoczenia. Rzeczywiście, no, bardzo smutne jest to, że nie reaguje państwo. To jest rzeczywiście absolutnie niedopuszczalne. A w jaki sposób według pana powinno reagować państwo? Tutaj na sekundkę mogę prosić kogoś z reżyserki, ponieważ do mnie cały czas dzwonią telefony z różnych miejsc, więc po prostu ktoś w reżyserce by odbierał, bo tu ciągle jacyś dziennikarze dzwonią, zaproszenia do mediów i tak dalej, albo po prostu inne kwestie, więc jeżeli ktoś może przyjść i mi zabrać telefon i po prostu odbierać, mówić kulturalnie, że nie mogę, to będę bardzo wdzięczny, a tutaj my będziemy kontynuowali nasz program. Bardzo prosimy za godzinę zadzwonić albo za dwie. Jak ktoś ogląda. Nie, ale bo tu po prostu się rozdzwania, ten atak przynajmniej ktoś odbierze, żeby to wyglądało jakoś, że nikogo nie,
nie olewamy, że się tak brzydko wyrażę. No to jak w taki sposób według Pana, Panie Krzysztofie, walczyć z tego typu właśnie patologią i cenzurą prewencyjną? I czy my jesteśmy już de facto zaurani? Pyta Pan w czyim imieniu? To znaczy, że kto ma walczyć? My, no bo szeroko rozumiana prawica, bo zauważmy, że nie tylko my, tylko w sensie TV także zostało zablokowane. Nie ma żadnych pan szans redaktor Paweł na walczenie w jakikolwiek cywilizowany sposób w sytuacji, kiedy prawo polskie nie jest egzekwowane przez te organa państwowe, które są do tego powołane. O co chodzi? Metoda jest absolutnie bardzo prosta, metoda jest prosta, ale prawdopodobnie nie do zastosowania z jakichś przyczyn, ponieważ ci ludzie, pomijam tutaj oczywiście kwestie ideologiczne, dlatego że zawsze w tych sferach istnieje jakiś margines, powiedziałbym, tej ideologii fanatycznej, z którą identyfikuje się jakaś grupa ludzi, ale to najczęściej nie są ci ludzie, którzy dają pieniądze, tylko ci, którzy biorą. No nie wiem, jakiś publicysta czy jakiś akademik, no może być fanatycznym zwolennikiem jakiejś idei, bierze za to pieniądze, ale nie dlatego bierze za to pieniądze, inaczej, nie dlatego, że bierze pieniądze, to jest fanatycznym zwolennikiem. Natomiast w całej reszcie, w całej pozostałej sferze tego biznesu, jakkolwiek bardzo to jest przykre, bo oczywiście to nie wyczerpuje całości problemu. Natomiast jak się to wszystko wyciśnie, to i tak chodzi o to, kto kogo będzie miał prawo doić. Proszę Pana, a tu rozmawiamy w tej chwili o pieniądzach nieprawdopodobnych. No dokładnie. Bo produkcja to w tej chwili została zepchnięta na plan dalszy i ona będzie spychana na plan dalszy tak długo, jak jeszcze będzie ją można tam po drugiej stronie globusa załatwiać. Natomiast w tym całym interesie, no, o co chodzi? No chodzi o to, kto będzie miał prawo pasożytować na innych ludziach. I czy w ogóle? No to, a proszę Pana, tego typu giganty, bo my te branże nazwijmy to internetowo, informatyczno, komputerowo i tak dalej, oglądamy na podstawie takich gadżetów, które mamy w rękach. Smartfon, tablet, jakieś tego typu, no gadżety. Ale to jest, proszę Pana, bardzo niewielka część ucywilniona branży, która w gruncie rzeczy jest no, na czym się opiera dzisiejsza armia? To wszystko przecież chodzi o wojsko. Bo jeżeli nie ma innej metody, to trzeba mieć w zapasie argument ostateczny. W związku z tym te wszystkie Microsofty, Apple, Google i tak dalej, to co one sprzedają tam tej gawiedzi, to podejrzewam, nie interesuję się tym, ale podejrzewam, że to nie jest ani najważniejsze, ani największa część ich dochodów. Oni należą do pewnego gigantycznego systemu inżynierii społecznej, która umożliwia w taki czy inny sposób, nawet jeśli nie zarządzanie całością, to przynajmniej wyodrębnianie pewnych sfer tej małej ziemskiej piłki, po to, żeby tam sobie uprawiać własne gospodarstwo. I do tych ludzi przechodzę, bo to niby wygląda, że mówię o niczym, ale przechodzę do konkretów. Jedyny argument, moim zdaniem, który by tego typu firmy był w stanie zdyscyplinować, to jest powiedzieć, no rybka albo pipka, albo działacie tutaj i kosicie tę kasę, jaką kosicie. Albo? Bo przecież oni zarabiają ogromne pieniądze na tym. Albo dziękuję. Jest to tak proste, że aż niewykonalne. No,
przynajmniej w tej chwili. Natomiast to jest niewykonalne z bardzo konkretnego powodu. I tu musielibyśmy ciągle wracać do tego samego, o czym ja do znudzenia bębnię, że każdy rząd, który by się najprawdopodobniej, każdy rząd, który by się odważył coś takiego powiedzieć, to dostałby z drugiej strony kopa od jakiegoś uwikłanego w ten cały biznes banku i by powiedział, no co tu spłacać? A jakby było tak, jakby do tego doszło, to jakby się zachowało społeczeństwo? A społeczeństwo by powiedziało, o nie, zaraz. Nie na to się umawialiśmy. Miało być pięknie, wspaniale i bogato. To dlaczego my mamy teraz płacić za to, że tam gdzieś w niszy jakichś paru facetów czy paru ludzi sobie rości? Proszę pana, wszystkie, rozwiązanie absolutnie wszystkich problemów, jakie mamy, zależą od tego, że gdyby się znalazł ktokolwiek, Duch Święty albo jakiś cywil czy wojskowy, który by stwierdził, że tak, wiem jak to zrobić, trzeba zrobić to. To jeszcze musi dodać na końcu, ponieważ będziemy kopani, to musimy się przygotować na to, że będziemy kopani. Mhm. To społeczeństwo powie, a to bujaj się sam. To jest problem. Problem nie jest w nich. Problem jest w stanie, do jakiego zostało doprowadzone społeczeństwo. I jeśli społeczeństwo będzie się pogłębiać w tym stanie, a to się sprowadza do tego, że jeśli będzie postępował proces dekompozycji, demontażu tego społeczeństwa, to nie ma o czym rozmawiać. I temu można próbować się przeciwstawiać. A jedyną metodą na to, w tej chwili dostępną, jest szerzenie wiedzy. Ponieważ to nie jest tak, że ludzie nie chcą, żeby było lepiej. Bo wszyscy by chcieli, żeby było lepiej. Tylko, że nie wiedzą, na czym to polega, nie znają tego mechanizmu. Przy czym oczywiście no wiadomo, że jest znaczna grupa ludzi, która albo intuicyjnie rozumie, albo po prostu rozumie, o co chodzi, bo została kiedyś wykształcona, wychowana i nie została wbita w ziemię do końca. Ale powiedzmy sobie szczerze, no te pokolenia już odchodzą. Wczoraj na tych uroczystościach byli jeszcze jacyś powstańcy, ale oni wtedy byli dziećmi, no bo oni muszą mieć w tej chwili około 90, prawda? Jak nie lepiej. Więc jeszcze oni są, jest parę jeszcze następnych pokoleń, z którymi można rozmawiać i które coś tam są w stanie przynajmniej zrozumieć. Natomiast dalej jest bardzo niedobrze. W jakim sensie? W tym sensie, że w ostatnich latach pojawia się, powiedzmy sobie szczerze i chwała Bogu, pojawia się pewien nastrój, pewna nuta pozytywna w młodym pokoleniu, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest nuta zbudowana na emocjach. Nuta, podkreślam, bardzo moim zdaniem z jednej strony budząca ogromną nadzieję, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczna, jeśli tym ludziom się będzie wbijało do głowy ideę umrzeć za ojczyznę. Czy za to, co my teraz mówimy, też możemy być gdzieś banowani, no, czy nie? Chyba tak. To są i cenzorzy, i jednocześnie sędziowie. No. Ale bo to się, proszę pana, sprowadza do bardzo prostej rzeczy. Albo się będzie na tej fantastycznej tradycji, tragicznej, ale fantastycznej tradycji, albo będzie się budowało myślenie kategoriami umrzeć za ojczyznę, albo będzie się próbowało ludziom wytłumaczyć, że umieranie za ojczyznę to jest absolutna ostateczność. Najpierw, zanim się umrze, to trzeba zabić wroga. Zaznaczam, tego, który nas atakuje. I to najlepiej po drugim albo trzecim ostrzeżeniu. Więc uprzedzamy was,
nie wchodźcie nam w paradę, bo jak stracimy nerwy, to wtedy już nie będziemy mieć innego wyjścia i damy wam po łbach. Z tym uprzedzamy, my jesteśmy do tego przygotowani i musicie się z tym liczyć. Ale proszę pana, żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba być przygotowanym. Dokładnie tak. I do tego nie wystarczą emocje, bo emocje to wystarczą do tego, żeby się rzucić, z, nie wiem, jak to na radzieckich filmach, z granatem na czołg i bohatersko polec. Niewątpliwie bywają takie sytuacje, kiedy nie ma innego wyjścia. Ale najczęściej, jeśli człowiek ginie, to dlatego, że musiał się z kimś zmierzyć i po prostu był gorzej przygotowany. Gorzej wyćwiczony. Mhm. Więc tu oprócz tego, że trzeba mieć motywację, to jeszcze trzeba umieć strzelać, umieć się dobrze kryć, umieć manewrować, być przygotowanym, mieć zgromadzone zapasy, sieć kontaktów i tak dalej, i tak dalej. To powoli trzeba budować. Państwo podziemne. Natomiast, proszę pana, no jakby to powiedzieć, niech pan to wytnie. Tak, tutaj możemy spokojnie. Jeśli, ponieważ, no, co tu dużo gadać, to jest w tej chwili wojna na poważnie, wojna kultury z antykulturą, a w zasadzie wojna antykultury z kulturą, bo kultura nie jest w stanie prowadzić w tej chwili wojny. Kultura w tej chwili może umrzeć za kulturę. No taki jest stan, nie ma dywizji, jak to się mówi. Trzeba je zbudować, trzeba je odtworzyć. Kultura może w tej chwili umrzeć za samą siebie i co z tego... Mnie się zawsze w takich sytuacjach przypomina wywiad z panem Wajdą, jak on opowiadał o realizacji Ziemi Obiecanej. I on opowiadał taką scenę z filmu, nie wiem, ja tej sceny z filmu nie pamiętam, z Ziemi Obiecanej, być może ona jest, ale być może została wycięta. On mówi, że tam jest taki moment, kiedy Welt, czyli pan Przoniak, wychodzi na balkon, patrzy na Łódź i mówi, piękne miasteczko, ale co ja z tego mam? To można oczywiście zaraz dorabiać do tego jakieś kretyńskie komentarze. Natomiast z pewnego punktu widzenia to jest bardzo zasadne. Szczególnie z punktu widzenia tej perspektywy, która dotyczy życia całego społeczeństwa. Żeby wygrać, to nie można się nastawiać na przegraną. Najchwalebniejszym celem nie może być przegrana, bo jakkolwiek podkreślam, śmierć za ojczyznę w pewnych kategoriach i na pewnym poziomie upoetycznienia może się wydawać takim mitem wspaniałym, ale to nie jest mit ani wspaniały, ani mądry. On czasami może być wyrazem, no, tak jak powiedziałem, tragicznego doświadczenia, ale doświadczenie nas powinno czegoś uczyć. I jeśli w tej chwili jest jakaś perspektywa, to ta perspektywa otwiera się tylko i wyłącznie przez to, że przyjmując do wiadomości przewagę, jaką ma przeciwnik, a ta przewaga jest wyłącznie ilościowa, ona nie jest przewagą jakościową. To wczorajsze obchody udowodniły, jaka jest różnica jakościowa. No tak. I przewaga jest, tu nie ma najmniejszych wątpliwości, po której stronie jest przewaga jakościowa. A po drugiej jest przewaga czego? Bezczelności. No i ogromnych środków. Przewaga ilościowa jest niewątpliwa. O, Boże drogi, no. To trzeba przyjąć do wiadomości i kombinować, w jaki sposób się wzmocnić. Ale numer polega na tym, że praktycznie biorąc, cała ta nieprawdopodobna ilościowa przewaga, media, szkolnictwo, no rozpaczliwe, zaraz będziemy o tym mówić, jak zdążymy. Tak.
zaraz przychodzimy. Rozpaczliwy stan świata akademickiego jako całości, bo oczywiście jest tam dużo świetnych ludzi, szczególnie w tym najstarszym pokoleniu i nie wiadomo, czy uda się ich jeszcze jakoś wykorzystać. No, ta sytuacja jest rozpaczliwa, ale ta nieprawdopodobna przewaga pieniędzy, sprzętu, mediów i kanałów komunikacyjnych, pod które ludzie się już w tej chwili prawie dobrowolnie podkładają, bo przecież nikt ludzi do tego nie zmusza w takim tradycyjnym rozumieniu. Sami do tego lgną. Więc to jest nastawione nie na to, żeby ludzi fizycznie terroryzować, tylko na to, żeby im robić wodę z mózgu. Na to, żeby im robić wodę z mózgu i zaczynając od dzieci, te dzieci deprawować, deformować, zakłócać ich normalny rozwój. A więc to się odnosi do tego elementu w społeczeństwie, które jest w jakimś sensie można powiedzieć beznakładowe. Bo oni mogą sączyć ten swój jad w postaci zmasowanych nalotów, takich naloty informacyjne. Te bombowce lecą z każdej najgłupszej dziury, wylatują, no i tam sieją tym. I to jest prawda. Ale jest coś takiego, co kiedyś, ja wiem, to wszystko brzmi idiotycznie, ale to wcale nie jest idiotyczne, bo kiedyś się mówiło, inżynier musi mieć jakieś, czy producent musi mieć jakieś maszyny, żołnierz musi mieć karabin, a pisarzowi wystarczy kartka i ołówek i napisze to, co ma napisać i to się może okazać śmiertelnie skuteczne. No i wtedy to bombardowanie będzie się odbijać. Pytanie, czy tego typu myślenie zacznie powoli zwyciężać, ponieważ przy absolutnie całym szacunku do tych nut, które się pojawiały wczoraj w trakcie tych obchodów, to i zaznaczam, mówię to również z takim zastrzeżeniem, że ja nie jestem zwolennikiem brykającej w tej chwili w Polsce, brykających szwadronów tak zwanych odbrązowiaczy. Czyli żeby wszystkie te, powiedzmy sobie szczerze, żeby całą tę mitologię, na której jest zbudowana nasza tożsamość, żeby to rozpieprzyć w drobny pył, no bo to takie idiotyczne. Po pierwsze, bez mitologii żadne społeczeństwo się nie obejdzie. Już nie mówię o tym, że żaden naród się nie obejdzie. Jest tylko kwestia, jakie elementy będą w tej mitologii dominować i czy za tym coś będzie szło. Bo na pochodach i tak dalej robi się bla, bla, bla. Natomiast potem ludzie się rozchodzą i czy jest jakiś ciąg dalszy. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś program. Na przykład oczekuję, że to będzie do, nie wiem, czy to mówić, ale powiem. Oczekuję, że 1 września, kiedy się zaczyna rok szkolny, wypada 1 września, no tam będą różne inne jeszcze, ale 1 września idą dzieciaki do szkoły. I przynajmniej tych pierwszaków będą przyprowadzać rodzice. Prawda? Tak zawsze jest. Prawdopodobnie tam drugo, trzecioklasistów być może też. No, dla rodziców to jest ważny dzień. Pójdą do szkoły, zaprowadzą swoje dzieciaki. Otóż ja oczekuję, że ktoś, być może roty, doprowadzą coś takiego, że przed każdą szkołą w Polsce
będzie stała para dzieciaków, chłopiec i dziewczynka. Najlepiej by było, jakby można było bez problemu rozpoznać, które jest, które. Teraz to jest takie pod znakiem zapytania. I te dzieciaki, nie wiem, trzeba poprosić harcerzy może do współpracy, a może własnymi siłami. I te dzieciaki mają mieć przy sobie kartki papieru. Taką kartkę papieru zwydrukowano i powinny dawać je rodzicom. Co tam powinno być napisane, to prawdopodobnie byłby w stanie najlepiej zrobić Ordo Iuris. Uh-huh. Ale jak nie, to ja sam napiszę coś takiego, jak ktoś sobie będzie życzył. Takie oświadczenie, do którego złożenia rodzice mają pełne prawo, że w żadnym wypadku i pod żadnym pozorem rodzice nie zgadzają się na to, żeby do szkoły, do której oddają swoje dziecko, były wprowadzane w jakiejkolwiek formie zalecane obecnie te dyrektywy WHO. Mhm. I żeby tam pod żadnym pozorem i w żadnej sytuacji, bez konsultacji z rodzicami i bez wyrażenia pisemnej zgody, żeby żaden z tych popaprańców, bo tych edukatorów należy nazywać po imieniu, popaprańców, to są ludzie, którzy sieją patologię, rozsiewają zarazki. A jak ktoś będzie chciał mnie zbanować, to sobie banujcie. Proszę pana, takie coś rodzice mogą zrobić, ale oni nie zrobią tego z własnej woli, bo każdy, kto ma tam, zastanawia się, czy kupić dziecku plastelinę, czy coś tam, poza tym jest tysiące ważniejszych rzeczy. No nie oczekujmy rzeczy niemożliwych. Więc zdecydowana większość rodziców nie jest w stanie usiąść, wziąć kartkę, zastanowić się, co tam powinno być napisane, a czy to jest zgodne z prawem, a czy niezgodne z prawem, a czy paragraf taki, czy inny. A to powinno być kilka zdań, miejsce tam, nie wiem, i do tego jest potrzebny prawnik, żeby określił, jakie parametry musi spełniać tego typu dokument, żeby on miał moc wiążącą. I najlepiej, gdyby takie coś było rozdawane w dwóch egzemplarzach, bo rodzice powinni potem, składając to w szkole, powinni jeszcze poprosić pieczątkę, że to zostało przyjęte. Proszę pana, ja mówię o rzeczach zupełnie idiotycznych, ale bardzo proste, to jest dobre rozwiązanie. Więc jeśli przyjąć, że przynajmniej część rodziców byłaby skłonna coś takiego podpisać i złożyć, a dyrektor, który postawi stempel, że przyjął, już nie będzie mógł tego wyrzucić do kosza, no to nawet zakładając, że część rodziców byłaby skłonna coś takiego złożyć, no to z przyczyn technicznych i zupełnie zrozumiałych nie zrobi tego, bo sobie takiej kartki nie przygotuje. No i jeśli pojawi się, a powinna się pojawić, taki ruch, który mógłby coś takiego społeczeństwu umożliwić, nikogo nie zmuszając, to jeżeli zrobiłby to na przykład ten ruch, który próbuje inicjować pan Bąkiewicz, daj Boże zdrowie. I oczywiście część ludzi będzie na nich wylewała pomyje, ale część ludzi to sobie zapamięta. Bo oczywiście tam pogardłowali, ale dali mi konkretne narzędzie, a to jest narzędzie. Jest kilka tygodni jeszcze do 1 września. Kartka takiego ksero to jest chyba 7 groszy w tej chwili w hurcie. Może mi nie nawet da rady załatwić. No, jakby się tam właśnie, jakby się jakiś kserograf dołożył, to i zarobi, i trochę spuści z ceny. Wyprodukowanie kilku tysięcy takich rzeczy w każdym mieście to nie jest żaden wielki problem. To w ogóle nie są żadne pieniądze. Ile się na wódę wydaje, więc raz można tam... Mniej popić. Jeden kieliszek można wylać za kołnierz. No. Ale proszę pana, niech pan sobie wyobrazi, co będzie, jeżeli nagle by się okazało, że w szkołach ląduje kilkaset, przynajmniej kilkaset tysięcy, a powinno wylądować kilka milionów. No nie, przesadzam, bo jakby się policzyło, no tak. Ile teraz... Ale, kilkadziesiąt tysięcy na pewno. Przepraszam, z tym, że to jest okazja, żeby taką kartkę wręczyć rodzicom, którzy i tak przyjdą do szkoły. I oni być może powinni być o tym uprzedzeni, może... Jakby któraś z patriotycznych telewizji wcześniej
przekazała taką instrukcję, wyjaśniła, że będzie taka akcja, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. To dotyczy tych rodziców, którzy przyjdą, ale tak naprawdę to dotyczy rodziców dzieciaków, które idą do przedszkoli. I nie wiem, czy takich rodziców się uda przed przedszkolem w jednej godzinie zmontować, ale Boże drogi, no, są skrzynki na listy. Trzeba by było sprawdzić, czy to nie jest nielegalne, jeżeli się wrzuca jakąś kartkę do skrzynki na listy. No ulotek się ciągle walą po... Z tym, że wie pan, ulotki to ulotki, a to jest, proszę, taka kartka, proszę pana, byłaby znacznie nieporównywalnie groźniejsza niż paczka amunicji. Bo mówimy już o broni na wojnie. A to niewinnie wygląda. Fajna dziewczyna, fajny chłopak, stoją sobie przed bramą. Zaznaczam, ja w tej chwili nie próbuję nawet wymyślać szczegółów, bo to równie dobrze mogą być osoby starsze, no bo dzieciaki będą w szkołach, ale no, to są technikalia. Jest parę tygodni na to, żeby ludzie, na przykład z ROT, chociaż nie, ja mówię o ROTach, ponieważ to jest inicjatywa, która się niedawno pojawiła. Tak. I każdy z tych ruchów, i przede wszystkim każda z grup ludzi, które będą próbowały uruchomić jakiś sensowny ruch społeczny, staną przed zagadnieniem, tak naprawdę, co my mamy robić. No bo zrobić marsz, jasna sprawa. Zrobić jakieś tam... No, jest parę rzeczy, które można zrobić, które mają swoje znaczenie, ale które w gruncie rzeczy nie pozostawiają jakiegoś takiego długoterminowego śladu. Budują oczywiście coś tam, ale a co poza tym robić? Boże, a może ktoś wreszcie zacznie robić koła gospodyń wiejskich? Na przykład. To też jest zakazane, tam chyba nie może być jedno. No ja żartuję, ale wie pan. No. Tego typu akcje, podejrzewam, byłoby łatwiej uruchomić w mniejszych miejscowościach, o ile tam nie jest już to totalnie zaorane. No i... Dobra, odpuśćmy sobie, wiadomo, o co chodzi. Ja oczekuję, że 1 września taka akcja zostanie w Polsce przeprowadzona. I to jest... Skutek tego byłby ogromny, jeżeli takie dokumenty by trafiły do szkół, bo wie pan, można różne rzeczy wygadywać i można pleść bzdury i wypisywać magiczne jakieś zaklęcia w różnych doktoratach. Ja ostatnio czytam współczesne podręczniki psychologii rozwoju. Panie Marcinie, pan sobie nie wyobraża, co tam ci ludzie wypisują. Dzisiaj. I żadnej informacji o tym, co było przed 2000 rokiem. Że w ogóle totalnie wycięte. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ci ludzie, którzy to pisali, wiedzą o tym, że coś było jeszcze przed 2000 rokiem, czy oni myślą, że był, może był potop i teraz wszystko zaczynamy od nowa. Ludzie byli zamrożeni i teraz się odmrożyli. No, nie wiadomo. Działamy w bardzo określonej sytuacji. Także... Ponieważ w inny sposób z cenzurą sobie nie poradzimy. A jeśli by się okazało, że was na przykład zamkną, no to trzeba wtedy po prostu otworzyć latający cyrk w Realu 24, czy jakby to się tam nazywało, i jeździć i robić imprezy objazdowe. Edukacyjne. Nie, no do tego pewnie nie dojdzie, ale... No zobaczymy. Walczymy, ale zobaczymy. Dobra, że proponuję przejść do tematu kolejnego. Już czas, tak, końcówkę. Kolejnym gościem będzie, tutaj serdecznie was zapraszam, bądźcie dzisiaj z nami, będzie Robert Winnicki moim gościem. Konfederacja. Wie pan, temat, o którym chcę powiedzieć, to w zasadzie jest temat rzeka, w związku z tym można go tylko zasygnalizować. I żeby uniknąć wątpliwości, to ja opowiem o pewnym czymś z takim zastrzeżeniem, że ponieważ jest to rzecz, która w zasadzie padła. Inicjatywa, czy pewna koncepcja, nawet można powiedzieć pewien ruch,
który w zasadzie można powiedzieć padł, bo on jest kontynuowany w bardzo niewielkiej liczbie takich niedużych, elitarnych uniwersytetów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, to ruch jako taki został rozmontowany, a już gwóźdź do trumny wbił mu całkowicie zresztą programowo ten tak zwany system boloński. Opowiem o tym nie dlatego, żeby przedstawiać to jako pewien wzór pewnego sposobu myślenia, ile sam sposób myślenia jako wzór sposobu myślenia. A chodzi mi o taką ideę, która się nazywa Great Books, czyli wielkie książki, wielkie księgi, wielkie dzieła. Great Books. To jest idea, która w naszej rzeczywistości, tak jej odpryskiem są lektury szkolne. Bo my sobie, może nie wszyscy, ale myślę, że większość ludzi nie musi się specjalnie zastanawiać, o co chodzi w lekturach szkolnych. No po co się to czyta? No po co się pewne rzeczy czyta? Żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć. No tylko, że jak pan czyta książkę, nie wiem, instrukcję obsługi czegoś, to się pan tam może nauczyć, bo pan pokręci i coś naprawi. A czego się można nauczyć? Jakiejś tam poezji albo coś? No bo poza tym, że wielkim poetą był albo... Nie. Otóż właśnie rzecz polega na tym, że lektury jako takie, przyswajanie sobie pewnego dorobku ludzkiej myśli po prostu człowieka kształtuje. I to, co jest bardzo ważne, a co w historii tej idei Great Books dopiero chyba w pewnym momencie zdano sobie z tego sprawę, że kształtuje do tego stopnia, że można za pomocą spisu lektur, tak bym to powiedział, że można manipulować ludźmi. I to najskuteczniej nie przez podsuwanie jakichś lektur, ale przez usuwanie. Bo jak się komuś da, to on przeczyta, nie przeczyta, ale coś jest. Natomiast jeżeli na przykład ze spisu lektur, czy z historii, z lekcji historii, pewne fakty się wytnie, one po prostu przestają istnieć. I następne pokolenia bez swojej wiedzy i zgody po prostu nie mają zielonego pojęcia o tym, że coś istniało w ogóle. W praktyce całe to przedsięwzięcie zaczęło się na początku XX wieku. W 1909 roku Uniwersytet Harvarda opublikował taką pierwszą listę książek, które nazwano tę listę Harvard Classics. Ona została opracowana, to jest w ogóle dłuższa historia, kto to opracowywał, jakimi się kierował i intencjami, i celami. Tego nie będę w tej chwili rozwijał, bo nie ma ani czasu, ani potrzeby, bo ja do tego tematu co jakiś czas będę wracał i za chwilę powiem, dlaczego będę wracał. W każdym razie ta idea oczywiście była wcześniejsza, ale na Harvardzie właśnie po raz pierwszy wykonano coś takiego. Spisano listę książek, które zdaniem tych ludzi, którzy to robili, stanowią najważniejsze kamienie milowe rozwoju w ogóle gatunku ludzkiego. Te najpełniejsze, najcenniejsze, najważniejsze. I potem oczywiście ta idea rozwijała się w różnych miejscach, między innymi na Uniwersytecie w Chicago, a potem, gdzie to wydano taki, mam gdzieś tutaj zanotowane, i doszło do tego, że w 1952 roku w Stanach Zjednoczonych, tak jest to towarzystwo, Encyklopedia Britannica, wydało 54-tomową serię pod tytułem Wielkie Książki Zachodniego Świata. W międzyczasie ta idea
stawała się, no może nie, no można powiedzieć tak, ona stawała się popularna, ponieważ ludzie zaczęli sobie uświadamiać, w jaki sposób tworzy się w ogóle obraz rzeczywistości w ludzkim umyśle i przyjęto taką myśl, trochę wracając do koncepcji edukacji klasycznej, tych tak zwanych sztuk wyzwolonych, że proces edukacji powinien opierać się na czytaniu i interpretacji samodzielnej lub z pomocą tam fachowców, nauczycieli czy współstudiujących przez przerabianie właśnie tych wybranych, fundamentalnych dzieł kultury. No i jak zrozumiano, o co chodzi, to potem zaczęły powstawać różne listy. W jednych na przykład była Biblia, a w innej nie było. W jednej byli, powiedzmy tam, no zaznaczam, tu jest pewien problem, ponieważ mówimy o pewnej idei, która najbardziej rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, czyli w kraju antykatolickim, w zasadzie do dzisiaj takim ostro. To jest oddzielny temat, ale jeszcze, nie, dobra, niepotrzebna dygresja. W związku z tym tam dobór książek odgrywał nieprawdopodobnie ważną rolę, ponieważ koniec XIX i początek XX wieku to przecież przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, nie tylko, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych tworzono ten mit konfliktu nauki i religii i na tym budowano również pewne projekty edukacyjne. Więc tutaj dochodzimy do tych wielkich sporów, z którymi mamy do czynienia do dzisiaj. W jaki sposób wychowywać, w jaki sposób edukować dzieci, czyli całe społeczeństwo, no i jeśli to na podstawie jakich lektur. Czy tu się pojawia bardzo cienki temat, na przykład budzący szczególnie po tak zwanej prawej stronie wiele zastrzeżeń, czy na przykład i kiedy, jeśli tak, to to w jakim wieku, udostępniać, że tak powiem, młodzieży takie książki, które są, czy takie pozycje, które są w sposób oczywisty niszczące. Bo przecież było wiele takich. Takich pozycji, nie wiem, w historii filozofii, w historii literatury. Oczywiście. Takich pozycji, które oczywiście wiadomo, że to są zawsze sprawy dyskusyjne, natomiast można ustalić kryteria, w których te pozycje powodują skutek niszczący, jeśli nie są czytane ze zrozumieniem. Bo można absolutnie wszystko czytać, jeżeli człowiek potrafi to filtrować przez jakąś posiadaną, wcześniej wbudowaną matrycę dekodującą te wszystkie toksyny, które są w środku. A jeżeli nie, to one w człowieka wnikają i go załatwiają. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które powodują, mnóstwo różnych okoliczności, które powodują, że jest to proces bardzo trudny. Niemniej jednak coś spowodowało, że po pierwsze ta idea została, bo ona przy wszystkich zróżnicowaniach odwoływała się do pewnego sposobu myślenia, właśnie do tej idei edukacji klasycznej i sztuk wyzwolonych. I ona w 60-tych latach została zbombardowana przez postępowców. No 60-te lata, no to był początek nowej, można powiedzieć, ery. I cała ta idea została potraktowana jako produkt, rasistowski produkt martwego, białego mężczyzny. I to jest ten sposób myślenia, który wtedy się zaczął, no i w tej chwili owocuje w tym hiperfeminizmie. Więc tutaj nastąpiło mnóstwo zawirowań, no i ten system został już potem, w trakcie marszu przez instytucje, całkowicie rozbity. W tej chwili mamy już taką totalny chaos, totalny śmietnik, którego odwzorowaniem jest cały system medialny. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo rzeczywiście już jest za 7:07 i trzeba finalizować. Niech mi pan przypomni, żebym podziękował panu Żebrowskiemu.
Na koniec. Tak, dobrze. Bo on wykonał taki numer, że opublikował bardzo pozytywną, aż za pozytywną recenzję książki. I ja mu jestem po prostu winien publiczne podziękowania. A mam sklerozę, to zapomnę. Ale dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że parę, już no nie wiem, to było parę tygodni temu, rozmawiając z panem Mateckim w mediach narodowych, ja rzuciłem takie hasło Instytutu Wiedzy Społecznej, czyli takiego czegoś na razie na poziomie nieformalnym, na poziomie pewnej myśli, takiego, nazwijmy to, platformy, środowiska, w którym można by było zacząć wypracowywać pewien pozytywny program, ale nie program polityczny, bo to jest jakby odrębna sprawa, tylko pozytywny program, który kiedyś ktoś bardzo ładnie nazwał i można to tak nazwać, program rekonstrukcji społecznej. I moim zdaniem taką robotę, chociaż ona powinna się w końcu zająć w zasadzie wszystkimi tematami, bo cała rzeczywistość została już na tyle przerobiona, że ją trzeba zacząć odkręcać. Ale zacząć w sposób oczywisty trzeba od systemu wychowania i edukacji. I pomyślałem sobie, że za jakiś czas, i to mam nadzieję, że niedługo, bo już prosiłem kilka osób o to, żeby pomyślały nad stworzeniem internetowej wersji takiej platformy i może coś się z tego urodzi, ja będę wracał do tego tematu i pierwszą inicjatywą, czy pierwszym kierunkiem, czy pierwszym tematem, który powinien być tam omówiony, czy rozpoczęty, poruszony, to jest to, w jaki sposób bezinwazyjnie, czyli nie grzebiąc się, nie kopiąc się z tym państwowym koniem, czyli z tym państwowym systemem edukacji i wychowania, który sam w sobie jest w tej chwili nie do ruszenia, w jaki sposób stworzyć przede wszystkim, nie, na razie nie żaden system, tylko program, taki program, takiego wychowania i takiej edukacji, który byłby w stanie, po pierwsze, no, nie da się niestety tego zrobić, ale można tak sobie powiedzieć, który byłby w stanie zatrzymać proces kulturowego regresu najpierw społeczeństwa polskiego, bo ono nas najbardziej interesuje, potem być może ktoś to przejmie, a następnie kształtowania normalnych ludzi, ponieważ w tej chwili system edukacji i wychowania produkuje ludzi spatologizowanych. I pomyślałem sobie, że ponieważ na pewno pojawi się mnóstwo różnych pomysłów, bo to w tej chwili, wie pan, potrzeba bycia innowacyjnym skłania ludzi do tego, żeby no raczej ciągle coś tam zmieniać, to i tak zacząć trzeba od sformułowania takiej listy, takiego kanonu polskiej współczesnej kultury, ale oczywiście rozumianej jako ten cały bagaż, którym dysponujemy i który odnosi się do całego dorobku, już chciałem powiedzieć, cywilizacji łacińskiej, ale to okazuje się, że moim zdaniem to jest za mało, dlatego że ktoś w dzisiejszych czasach chce w jakiś sposób nawiązać do tego, co Koneczny nazywał cywilizacją łacińską, a z czym ja tak do końca się nie zgadzam, no ale to już nie wchodźmy w te spory, to współczesny człowiek, niekoniecznie każde dziecko i nie każdy absolwent na przykład szkoły zawodowej, który po prostu nie chce się tym zajmować, ale każdy człowiek, który jest na poziomie, powiedzmy, matury, powinien mieć również wiedzę nie oceniającą, ale informującą o tym, czym to jest, również o innych kulturach, z którymi my się nawet w ogóle nie musimy identyfikować, ale musimy wiedzieć, ponieważ te kultury będą do nas pukać.
Więc taki program Great Books, wielkich ksiąg, wielkich książek, wielkich dzieł, które złożyły się na tę tradycję, która została wycięta z naszej świadomości, to byłby pierwsze takie dzieło do wykonania. I moim zdaniem jest to możliwe i ja za jakiś czas będę do tego tematu wracał, jeśli ta platforma internetowa zostanie przygotowana, czyli mówiąc w skrócie taka strona, gdzie będzie również czynne forum takie dyskusyjne. I nie ukrywam, że liczę na to, że również tego typu media w jakiś sposób tam będą mogły się w to zaangażować, to ja po prostu co jakiś czas będę o tym przypominał, a jak już to się zmaterializuje w zakresie bardzo prostym, no to wtedy będę prosił o to, żeby ci ludzie, którzy się tym tematem zainteresują, żeby zaczęli zgłaszać akces, ponieważ wiem o tym, że jest w Polsce mnóstwo jeszcze ludzi, którzy wiedzą takie rzeczy, które są bezcenne, a których nie da się zrobić użytku, ponieważ oni wszyscy są w rozproszeniu i nie mają poczucia, że tworzą jakąś większą grupę, która jest w stanie wygenerować jakąś pozytywną całość. Także great books, wielkie księgi i to będzie chyba na dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję. Krzysztof Karol moim gościem. Zostańcie z nami zaraz. Robert Winnicki, Konfederacja. Kochani, kłaniam się bardzo nisko. Szanowni Państwo, oczywiście wspierajcie w Realu24, bo to wy tworzycie razem z nami te niezależne, propolskie media. Pracujemy nad naszą stroną, nad naszym streamem. Póki co widzę, że działa nieźle, ale oczywiście może cały czas lepiej. Jeszcze raz dziękuję. Krzysztof Karol i Marcin Rola. Do zobaczenia. No oczywiście pan Krzysztof w przyszły czwartek o godzinie 19:00, czyli tradycyjnie. Do zobaczenia.